dobry, tu Litwa Nieoczywista. Ja jestem Ania. A ja Ewa. Dzisiaj będziemy dla Państwa śpiewać. Ale zdaję sobie sprawę, że wychodzi nam to raczej średnio. Spotkamy się z kobietami, które przekonują, że litewskie pieśni polifoniczne jest w stanie zaśpiewać każdy. Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej. Zrobimy teraz rozgrzewkę z ptakami. Mam ćwierkać? Nie, spróbuj naśladować dźwięk żurawia albo labędzie krzykliwego. Czyli jak mam robić? Tak. Dobrze było. Doskonale. Muzykolodzy twierdzą, że pieśń akurat tych ptaków najbardziej przypomina litewskie stare mistyczne pieśni, czyli sutartines, a właśnie dzisiaj o nich będziemy opowiadać. Zabieram Ciebie teraz do lasu tropikalnego. W Kownie? Tak. Drodzy Państwo, powiedzcie proszę, kiedy warto wybrać się na spacer do ogrodu botanicznego? Wtedy, kiedy kwitną magnolie, dalie i róże, prawda? Ale nie tylko wtedy. Poruszyliśmy niebo i ziemię, by wpuszczono nas tu zimą, tu, do oranżerii Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Mile panie, czy to prawda, że ptaki również potrafią śpiewać sutartines? Prawda, to prawda. Jeśli dobrze wsłuchać się w głosy natury, to znajdziemy takie dźwięki. Istnieje podobieństwo do odgłosu żurawi, do klangoru żurawi, ponieważ one odpowiadają sobie nawzajem. Tak, proszę nam coś zaśpiewać. Ale proszę powiedzieć, dlaczego panie, jak śpiewają, patrzą się na siebie? Bo lubią siebie. Dlatego, że sutartynie toczy się po okręgu, a my ją przekazujemy. Czyli pani śpiewa jakiś fragment, przekazuje następnej koleżance, koleżanka następnej. Tak, przekazujemy dalej. I nie możemy śpiewać krótko. Jest to bardzo trudne, gdyż wszystkie piosenki ludowe są długie, bo ludzie najczęściej śpiewali je podczas pracy, nie spiesząc się. Mówi się na to krąg sutartynie, ale ponieważ dziś jesteśmy w wyjątkowej sytuacji, to mamy półokrąg. Tak, w lesie tropikalnym może być tylko połowa kręgu sutartines. Może być tylko piękny kształt banana. O czym panie śpiewają? O czym są sutartines? Ogólnie rzecz biorąc, o całym życiu. Sutartynie może opowiadać o każdym jego momencie. I o tkaniu, i o przędzeniu, i o sianiu żyta. Wszystko może być ośpiewane. Czyli tłumacząc na język współczesny, to są piosenki o tym. Mam telefon, mam komputer, pracuję w biurze, drukarka działa. Współczesne, tak. Jeszcze. Poprosimy jeszcze jedną. Tak. To jest jakiś trans. Czy pani wpadają czasem w trans, jak pani tak, śpiewają? Tak. W ogóle nie słyszymy, co się dzieje wokół nas. Super pomysł na współczesną pracę w korporacji na przykład. Wiesz, cały dzień i nawet nie czujesz, jak przechodzi 8-godzinny dzień pracy, jak przychodzą nadgodziny, przepracowane weekendy. Nie w korporacji, w jakiejś fabryce, przy taśmie, gdzie są takie, wiesz, rytmiczne, powtarzane czynności. Tak. Ania,
nasza Jaruzyń, Lori, Gej, Lori, Gej, Lori, Ata nasza Jaruzyń, Lori. To było Olaf! Brawo! Mamy swoją własną pieśń polifoniczną. Będziemy w śpiewniku archaicznej pieśni litewskiej, pieśnią o Ani i Ewie, które szły i niosły dobrą wieść. Szły i niosły dobrą wieść. O tym, że Litwa jest krajem nieoczywistym, bardzo egzotycznym. Od pani z zespołu Kadujo wiemy, że Sutartines najłatwiej jest śpiewać podczas pracy. Dlatego my nie umiemy jej śpiewać. Ale przyszliśmy do człowieka, którego praca jest pełna rytmów. Zapytamy go, jak to jest. W Sutartines często występują bardzo archaiczne, w większości niezrozumiale dziś słowa. Ciuto, ruto, tatato, duno, tuto, ti. I choć pochodzą z czasów, gdy nie było na Litwie drukarni, chce się je śpiewać, gdy słyszy się pracę maszyn. Czy śpiewa pan przy pracy? Gram na harmonijce czasami. A jakiej muzyki pan słucha? Bluesowej. I heavy metal. No właśnie, ten rytm, on pomaga w pracy, czy on tu przeszkadza? Czy pan go już w ogóle nie słyszy? Słyszę, jak któraś z maszyn przestanie pracować, to rytm jest zaburzony. Bo jednak dwie tworzą inną fonię niż jedna. I tutaj rodzi się, proszę państwa, najstarsza polska gazeta na Litwie, Kurier Wileński. Dowiedzieć się czegoś więcej o rytmie. Idziemy więc do specjalistki od dźwięku. Obcokrajowcy po wysłuchaniu Sutartines często mówią: dźwięki do siebie nie pasują. Muzyka jest dziwna, ale całość z jakiegoś powodu tworzy harmonię. O co w tym chodzi? Czym jest rytm? Rytm to jest fenomen muzyczny, może tak nam wydawać, ale tak naprawdę rytm jest wszędzie. I w świecie tak jest, że rzeczy, które są pociągające dla nas, czy to byłby kolor, czy to byłby harmonia dźwięku, czy to byłby rytm, oni matematycznie mają bardzo prostą proporcję. Proste rytmy będą dźwięczeć dla nas pociągujące, nie chaotycznie, harmonicznie, ładnie, zrozumiale, jak raz, dwa, trzy, cztery. Bo na przykład to też jest jakiś rytm, tylko to dźwięczy dość chaotycznie, bo to nie jest prosty rytm, to jest rytm skomplikowany. O co chodzi z tym rytmem Sutartines? Czemu wszyscy mówią o tym, że on jest taki unikalny? Tu chodzi bardziej o polirytm, a nie polifonię. To znaczy, kiedy ja mówię sol, la, la, mo, tu, la, robię sol, la, la, mo, tu, la, ta, 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 ta. Powstają dwa rytmy. Melodia jest ta sama, czyli tonacja jest ta sama, nic tam z harmonią się za bardzo nie dzieje. I łączą się tylko rytmy. Ja myślę, że Sutartines jest bardzo dużo, właśnie chodzi o polirytmiczność. Mam nadzieję, że jesteś polirytmiczna, bo inaczej nie damy rady się tego nauczyć. Idziemy śpiewać. Idziemy śpiewać. Kiedy normalny człowiek słyszy litewską pieśń polifoniczną, to myśli: nie, tego nie da się zaśpiewać. Za chwilę spotkamy się jednak z Lauritą Pieleniutę, która słynie z tego, że jest propagatorką i nauczycielką tych pieśni. Nauczy młodzież, nauczy emerytów. Ponoć też nauczy nas. Aniu, czy wiesz, gdzie najlepiej jest śpiewać Sutartines? W lesie tropikalnym albo w drukarni. A jeszcze lepiej gdzieś, gdzie jest sklepienie lukowe, tak jak tutaj. Tak jak tutaj, bo tutaj sklepienie lukowe jest nawet w toalecie. Kiedyś tutaj był klasztor. Dziś jest prywatna uczelnia. Osoby, które mają litewskie pochodzenie, mogą tutaj, i są zdolne, mogą tutaj studiować nawet za darmo. A my? Będziemy tu dzisiaj śpiewać. Sutartines, hej! Drodzy państwo, właśnie uczymy się z Anią swojej pierwszej Sutartinie. Jest z nami osoba, która mówi, że każdy może śpiewać. Suriolia paloi sudio, suriolia paloi sudio, matar
mówi prosto, jak się wydaje. My próbujemy dopiero 15 minut, ale podobno po 2 godzinach można już załapać mniej więcej, o co chodzi. Dobrze, jak się nauczyć śpiewać sutartinie? Trzeba być bardzo uważnym, być tu i teraz. Dlatego ich śpiewanie nazywa się medytacją, bo trzeba być tu i teraz. Jeśli zaczniesz myśleć o tym, co będziesz gotować na kolację, to po wszystkim. Czy wielu jest chętnych do nauczenia się śpiewu tego polifonicznego? Mam taki projekt, Pieśni Pramatek. Zrobiłam go na próbę. Pomyślałam, że zrobię w środę śpiewanie otwarte dla wszystkich chętnych, dla tych, którzy nigdy do tej pory nie śpiewali. Ludzie chodzili na te zajęcia przez cały rok. A potem nie mogłam już przestać. Mija właśnie 5 lat. To takie odrodzenie mody na śpiewanie. Ludzie szukają swoich korzeni. Objechali świat i odkrywają swój kraj na nowo. A ten instrument, czy jest to tradycyjny instrument litewski? Indyjski. Shruti box. Litwini są indoeuropejczykami, więc to instrument naszych bardzo, bardzo dawnych przodków. Dziś, kiedy śpiewamy sutartinie, które opowiadają często o dawnych zajęciach, o tym, jak wytwarza się len, jak robi się chleb, jak sieje się żyto, to te pieśni nie są nam już potrzebne do tego, żeby pamiętać, jak wykonywać te czynności, bo ubrania i chleb mamy ze sklepów. Dziś te pieśni potrzebne nam są do osiągania spokoju duchowego. Wierzę, że ten spokój odzyskam. Ja też, jak w końcu trafię w takt. Chcą Panie jeszcze jedno? Jasne. Do Bilali, do Bila, do Biluci, do Bila, do Bilelis. Aha, czyli koniczynka. Tak, sutartinie jest prawdziwa, prawdziwa magia, która oczyszcza umysły. Bo trzeba być tu i teraz, inaczej tego się nie da zaśpiewać. I tak jest trudno to zaśpiewać, nawet jak się człowiek stara być i to i teraz. Jest moc. Jest moc. Sutartinies kiedyś były śpiewane najczęściej w małym gronie, ale teraz ta tradycja się zmieniła i ludzie chętnie śpiewają masowo. Gdybyśmy miały więcej głosów, to brzmiałoby to jeszcze lepiej. My mamy całą ekipę filmową. Chodźcie, chodźcie. Labai gerai, vyriški balsai nuostabu. Hoči, 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 hoči. Dolijute, dolija. Dolijute, dolija. Vardu keliasi, dolija. Sutartinies na Litwie przeżywają swój renesans. Rzeczywiście jest w nich coś magicznego. Uspokajają i wyciszają. Nawet Anię. Nawet Ewę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Hej! Chcę Ci powiedzieć, jak bardzo Cię cenię. Chcę Ci powiedzieć, jak bardzo Cię szanuję. Bung, bung. Na tym już dziś kończymy. Sutartinie nucimy i się z Państwem żegnamy. Kolejny raz. Bye, 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 bye.